Partnerem odcinka jest Maretti. Zagadki, tajemnice, niewyjaśnione okoliczności otaczają nas z każdej strony, chociaż wolimy ich nie widzieć. Nazywam się Paweł Katakarski. Razem z moim asystentem Szymonem Nowakiem rozwiązujemy sprawy, których nikt inny nie chce rozwiązać. Mówią na nas tropiciele prawdy. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Na dźwięk tych słów wszyscy rozbiegają się w popłochu. Dla jednych zwykła czarownica, dla innych bezlitosny potwór z chatki z piernika. Podobno próbowała zjeść Jasia i Małgosię. Podobno ma kurzajkę. Ten ryb był niezamierzony. Przepraszam. Nigdy nie uwierzylibyśmy w tę dziecięcą bajkę, gdyby nie pewne tajemnicze nagranie, które 3 godziny temu Szymon znalazł w spamie. To już zrymowałem specjalnie. Ze względu na wysoki poziom brutalności nagrania prosimy wszystkich widzów o zamknięcie oczu i zatkanie uszu. Dzień dobry. Nazywam się Miłosz Kantary i chyba nawiązałem kontakt z babą Jagą. Zaprosiła mnie na spotkanie dziś wieczorem. Jeśli nie wyślę do panów następnego maila, to znaczy, że to wszystko prawda i pewnie mnie zjedła. To tyle? Tak? Mhm. I co, wysłał następnego maila? Paweł, nie było następnego maila. Zaniepokojeni tą sprawą postanowiliśmy pójść na obiad i wytropić prawdę. W ciągu kilku następnych dni zauważyliśmy nagły wzrost pojawiających się w sieci doniesień o wiedźmie prześladującej młodych mężczyzn. Wszyscy sprawozdawcy zwracali uwagę na jej długi nos, garbatą posturę, pomarszczoną twarz i przerzedzone siwe włosy. Korzystając z naszego doskonałego zaplecza kulturowego, doszliśmy do wniosku, że opisywana postać to rzeczywiście Baba Jaga, która próbowała zwabić do swojej chatki niczego nie podejrzewających kawalerów, żeby pożywić się ich pełnymi wigoru ciałami bądź płynami. Baba Jaga miała swój typ. Polowała na wysokich, przystojnych brunetów między 25 a 40 rokiem życia. Nasz następny krok wydawał się więc oczywisty. Szymon, jak tam sytuacja? Pusto, na kamerach nikogo nie ma. Dobra, bo ja muszę siku. Zwariowałeś? A co jak ona wtedy przyjdzie? No to ona tu na mnie zaczeka. Co to jest zazwyczaj? Ja tu stoję od 3 godzin przecież. Pewnie czeka, aż zmiękniesz. Wytrzymaj, Paweł! No dobra, 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 no. Nie, nie dam rady. Naprawdę, stary, nie dam rady. Czekaj, uwaga, ktoś idzie, uwaga, tam? Uwaga, uwaga. Gdzie? Z twojej prawej. Tam? Z twojej prawej, Dobra, dobra, już, dobrze. 3, 2, 1! Niestety nie udało nam się pochwycić Baby Jagi, gdyż ewidentnie nie istniała. Inaczej na pewno skusiłaby się na naszą słodką przynętę. Oto kolejna prawda, której nie udało się nam wytropić. Specjalnie dla was. Tropiciele prawdy. Już wiem. Jest. Pół godziny później byliśmy już na miejscu. Zobacz. Tak jak na mapce. Jak myślisz, co się tam kryje? Tajemnica. Thank you.
Paweł? Czy ty widzisz to, co ja? Tak. A ty? Ja też. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Zobacz. Chatka wyglądała na opuszczoną. Dlatego postanowiliśmy zbadać tę sprawę z bliska. Piernik. Chociaż wygląda jak drewno. Co? Ale kto normalny robi mieszkanie z jedzenia? Dobrze wiesz kto. Co, Paweł, to niemożliwe! Ona nie istnieje! Przecież zamknęliśmy tę sprawę 3 dni temu! A co jeśli zrobiliśmy to zbyt pochopnie? Pomyślałeś o tym? Musimy się dostać do środka. Masz jakiś pomysł? Tak. Możemy to zrobić na 2 sposoby. Łagodnie, czyli otwieramy zamek drzwi wytrychem. Albo na ostro. Wchodzimy przez komin. Dziękuję, że dałeś mi możliwość wyboru. Wybieram drzwi. Paweł, no ale co ty zwariowałeś? Przecież ja uwielbiam adrenalinę, kocham jak coś się dzieje. Pierwsze słyszę akurat, ale okej. Wbijam przez komin! No co ty, Szymon, poczekaj! Na szczęście drzwi do chatki były otwarte. Myślisz, że to w tym domu? Jaś Małgosia? Daj spokój, Szymon. Nawet jeśli oni istnieli naprawdę, to było wieki temu. Zresztą oni ją wtedy spalili. No ale wiesz, to jest czarownica. No może znalazła sposób, żeby oszukać śmierć. Na razie to oszukuje twój prosty i naiwny umysł. To, co tu mieszka, po prostu podszywa się pod Babę Jagę. No to samo mówiłeś o Słowackim. Magiczny amulet! Wezmę go na wypadek, gdyby miał się przydać w dalszej części tego odcinka. Zobacz. To zdjęcia tych gości z internetu. A to jest najświeższe. Czyli to musi być jej ostatnia ofiara. Szkoda gościa, no naprawdę dobrze wygląda. Kawał przystojniaka. Gdzie? No co ty? No proszę cię, on? No każdy może tak wyglądać. Co ty? No to brązowe ocka. Daj spokój takie pospolite. To jest przystojne według ciebie? Bardziej przystojny niż ty. Słucham? Nic, chodźmy, chodź, idziemy. Nie no, powiedz, jak już jesteś taki mądry. No co miałeś chodź, na myśli? Idziemy. Co, przystojny bardziej niż ja? Co miałeś na myśli? Możemy... No Szymon, bardzo proszę, kamery kręcą. Powiedz, co miałeś na myśli, no. No ja powinienem być tutaj tą przynętą. Tego dnia ponownie zrezygnowałem ze współpracy z Szymonem Nowakiem. Byłem jak Edith Piaf. Niczego nie żałowałem. Czasami na drodze rozwoju człowiek zmienia się do tego stopnia, że musi sobie znaleźć nowe towarzystwo. Tak było i ze mną. Albo z Szymonem. Postanowiłem, że nie dam się więcej obrażać jakiemuś cymbałowi w czapce. Ponownie samotny. Tropiciel prawdy. Paweł! Paweł, ale poczekaj, no chwilę! Zostaw mnie! Co będziesz ze mną teraz? Nie gniewaj się przecież, Paweł! No. Jezus Maria! Nasz auto! Zobacz! Baba Jaga, to musi być jej miotła. Ale po co jej samochód, skoro może latać na miotle? Przecież to nie trzyma się kupy! Może potrzebowała coś przewieźć. Albo wmieszać się w tłum. No tak, ten gość ze zdjęcia, pewnie poluje na niego! Dokładnie! Ten przeciętnej urody mężczyzna może być w niebezpieczeństwie! Szybko! W tym momencie wiedzieliśmy, że musimy działać. Nawet jeśli nie mieliśmy pewności, że Baba Jaga rzeczywiście istnieje, nie mogliśmy ryzykować życia człowieka, który naprawdę dobrze wychodził na zdjęciach. W każdym razie ten program nadal nazywa się Tropiciele Prawdy. Dwie godziny temu położyłem na drodze 2 złote. Jestem prawie pewien, że w końcu ktoś wpadnie w nasze sidło. Może następnym razem.
Miałem rację. Niespełna 3 godziny później kotek spotkał swoją myszkę. Paweł! Paweł! Paweł, jedzie! Jedzie coś, Paweł! Zdeterminowani i nieprzebrani, ruszyliśmy na poszukiwania tajemniczej istoty, która opuściła las naszym samochodem. Wiedzieliśmy, że stanęliśmy w obliczu nadludzkiego zadania. Nas dwóch kontra potencjalnie zmiennokształtna czarownica w bezkresie miejskiej dżungli. Okej, dobra, mam sygnał, wiem, gdzie zaparkowała. Co? Skąd wiesz? Połączyłem się z GPS-em obruszki kota, którą wożę w samochodzie. Jakiej obruszki? Przecież nie masz kota. No, nie mam, ale jak już jakiegoś znajdę, to będę miał dla niego obruszkę. Ale ty masz uczulenie na sierść. Dobra, chcesz ten adres czy co? Cztery minuty później byliśmy w innym miejscu. Silnik jeszcze ciepły. Faktycznie. Musi być gdzieś w pobliżu. Co to jest za miejsce? Wygląda na jakiś magazyn odzieżowy. Widzisz? Widzisz tę odzież? I manekiny? Jakie manekiny? No, nie widzisz żadnych manekinów? A przecież tu nie ma żadnych manekinów, o czym ty mówisz? Jezus Maria, to znaczy, że rzuciła na mnie jakieś uroki, pewnie chce mnie uwieść! Też widziałem te manekiny, ale chciałem sobie zrobić z niego jaja. Co ty, co? Słucham, co? Widziałeś te manekiny? No, Paweł? Czemu ty mi nie powiedziałeś wtedy? No bo to był taki żart, no spokojnie. A co spokojnie, że głupka ze mnie robisz na oczach kamer, to jest żart? Świetny żart, kurde, naprawdę, ja ci robotę daję, a ty ze mnie kretyna robisz, nara! No czekaj, Paweł, gdzie ty idziesz? Paweł! To była Baba Jaga. Dobra, to co chcesz robić? Dobra. Podejdziemy ją łagodnie i zapytamy, co kombinuje. A nie lepiej na ostro? Złapać, związać i zmusić do gadania? Nie zapominaj się, Szymon. Mówisz o starszej, atrakcyjnej pani. Cholera, prawie ją mieliśmy! Paweł, patrz! O kurde, dziennik Słowackiego? Co? Nie no, że jest księga czarów Baby Jagi! Restauracja Maretti. Idealna dla tych, którzy mają dwa oblicza. O mój Boże! Wizytówka restauracji, nowa sukienka, zdjęcie przystojnego mężczyzny! To może oznaczać tylko jedno! Randkę. Nasza teoria się potwierdziła. Baba Jaga była blisko, a śmiechom nie było końca. Niestety nie zdążyliśmy przygotować odpowiedniego kamuflażu, dlatego musieliśmy improwizować. Ach,
Idealna dla tych, którzy mają dwa oblicze. Co to może znaczyć? Oj, Szymon? Magiczny amulet wibruje! Musi być blisko! Daniel, patrz! Nie! 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 Niech pan uważa! Niech pan uważa, to jest Baba Jaga! Kto? Kim wy do cholery jesteście? Co to w ogóle ma znaczyć? Jesteśmy tropicielami prawdy i przybyliśmy tu, żeby pana ostrzec! To jest Baba Jaga, ona zżera ludzi! Przepraszam. Ta z bajek dla dzieci? Tak! Jako to? Czy to prawda? No... Tak. To naprawdę ja. Ale... Dlaczego? Przecież wyglądasz tak pięknie i młodo. Od lat czekam na kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto będzie miał dwie strony, jak ja. I za każdym razem, kiedy myślę, że to to, okazuje się, że to nie to. Dopiero przy tobie poczułam, że może być inaczej. Przepraszam bardzo, jakie dwie strony? Tę łagodną, ludzką, subtelną i wrażliwą. I tę ostrą i pikantną, kiedy jestem czarownicą. No ale zaraz, to je pani ludzi, czy nie je pani ludzi? Oczywiście, że nie. Co to jest w ogóle za głupie pytanie? Najlepiej będzie, jeśli teraz odejdę. Babo, zaczekaj. Ja też nie byłem z tobą do końca szczery. Robercie? Nie Robercie. Robertusie. Robertusie Sylwanusie IV z domu Drakuli spod Kielc. Za dnia pięknym mężczyzną. W nocy zaś krwiożerczym wampirem abstynentem. Abstynentem? Tak, niestety mam uczulenie na krew. Zawsze później wychodzą mi takie blary. I przebrałeś się specjalnie dla mnie. Tak. Widzisz, kiedy cię poznałem, pokochałem cię taką, jaką jesteś. Czyli oboje mamy dwie strony. I obie są dobre. Szymon, wydaje mi się, że jesteśmy w reklamie. Co? Jesteśmy w reklamie, chłopie! Całe to gadanie o tych dwóch stronach i że obie są dobre, te przekąski, które tam leżą, kamery... Przecież to nawet nie jest nasza ekipa. Zobacz, to są obcy ludzie! Jezus Maria, faktycznie! Jesteśmy w reklamie przekąsek Marety. Ale jak to się stało? Nie mam pojęcia. Już wiem! Lustro przed chatką Baby Jagi. Musiało nas przenieść do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, która jest jedną wielką reklamą. Jezus Maria, czyli to wszystko to? Reklama smacznych przekąsek. Skoro już o przekąskach mowa. Bardzo dziękuję wam, że pofatygowaliście się, żeby mnie ostrzec, ale jak zapewne sami rozumiecie, nie możemy zostawiać świadków. Muszę was teraz zjeść. Hej! A może byście spróbowali przekąsek Marety? Mają dwie smaczne strony, zupełnie tak jak wy. Co ty robisz? Kończę reklamy. Przekąski Marety. Spróbuj tak jak mówisz. Baba Jaga żyje. Chyba, że nie, bo to była reklama, więc w sumie to nie wiem tak naprawdę. W każdym razie kolejna zagadka rozwiązana. Kolejny metaforyczny order na naszej piersi przypięty. Kolejny krok do spłacenia moich długów postawiony. Tropiciele prawdy nieustannie poszukują niewygodnych faktów, niestrudzonych wędrowców i niewiarygodnych historii, w które nikt inny nie jest w stanie uwierzyć. Jakie kolejne prawdy kryje w sobie tajemnicza przyszłość? Pojęcia nie mam. Jakieś na pewno. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.